Marcin Bąk, witam Państwa. Zaczynamy program Wolne Głosy. Gościem w tej części programu jest pan profesor Grzegorz Górski, amerykanista. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Zobaczmy na to, co dzieje się zatem w Stanach Zjednoczonych. Rocznica zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Przypomnijmy fragment przemówienia pana prezydenta, żeby móc się potem do niego odnieść. Kiedy zaczynałem prezydenturę, 2 miliony Amerykanów było zaszczepionych. Obecnie 210 milionów jest w pełni zaszczepionych, to jest 75% dorosłych. Stworzyliśmy 6 milionów nowych miejsc pracy. Nigdy tak dużo nie powstało w rok. Bezrobocie spadło do poziomu 3,9%. Dzięki ustawie infrastrukturalnej dokonamy rekordowych inwestycji w odbudowę Ameryki. Stworzymy miejsca pracy dla milionów obywateli przy modernizacji naszych dróg, mostów, autostrad, portów i lotnisk. Poprawimy jakość instalacji wodnych. Każdy Amerykanin będzie mógł odkręcić kran i napić się czystej wody, zarówno w mieście, jak i na wsi. Szybki internet w przystępnej cenie będzie dostępny dla każdego. Do tej pory tak to nie wyglądało. W tym fragmencie wypowiedzi mieliśmy do czynienia z pewnym podsumowaniem, chwaleniem się osiągnięciami i opowieścią o przyszłości, obietnicach dotyczących, z obietnicami dotyczącymi przyszłości. Te dwa elementy, czyli zaszczepiliśmy 75% Amerykanów i zmniejszyliśmy bezrobocie, powstały nowe miejsca pracy. No to jest, to są pewne konkrety. Jakby pan profesor odniósł się do tych konkretów? No cóż, no, to jest trochę inny kraj niż taki jak Polska czy większość krajów europejskich. Przypisywanie sobie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych tego, że określona ilość jest Amerykanów jest zaszczepiona, no jest grubą przesadą, dlatego że w najmniejszym stopniu za to odpowiada administracja federalna. A już tak na marginesie, sam Biden kilka tygodni temu nawet mówił, że to w ogóle było możliwe tylko dzięki temu, że zostało to dobrze przygotowane przez jego poprzednika. Więc oczywiście jest to jakieś osiągnięcie, natomiast no nie przesadzałbym ze skalą znaczenia tego, zwłaszcza w kontekście też tego, co się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych dzieje, a więc tego, że no gdzieś tam po milion ludzi codziennie jest chorych. A Joe Biden też mówił, o czym zapomniał, że całkowicie rozwiąże problem COVID-u dzięki swojej działalności w ciągu roku. No, jakoś tego nie osiągnął. Co do miejsc pracy, no to jest szerszy problem, też tu wzmiankowany przez Bidena, ale pamiętajmy, że ten pierwszy pakiet stymulacyjny został przygotowany jeszcze przez prezydenta Trumpa. To było gdzieś tam ponad $1,5 biliona. Później został przygotowany drugi pakiet w podobnej wielkości. Oba były, no, można powiedzieć, jednak wspólnym dziełem republikanów i demokratów w kongresie, więc przypisywanie sobie z tego tytułu zasług, że jest dzisiaj mniejsze bezrobocie i stosunkowo nie najgorszy wzrost gospodarczy, no, przy skali pieniędzy, które zostały rzeczywiście też tam wpompowane w gospodarkę amerykańską, to jest rzecz bezprecedensowa w historii Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle w historii światowej gospodarki, no to rzeczywiście trudno byłoby, żeby nie przyniosło to jakichkolwiek efektów. No to, to oczywiście efekty przynosi, natomiast no, z całą pewnością to nie jest tak, że jest to zasługa Joe Bidena i jego prezydentury, chyba że przyjmiemy, że no specjalnie akurat w tym zakresie nie przeszkadzał, więc gdzieś tam te procesy się po prostu toczyły. W tym materiale, który teraz cały czas oglądamy, pojawiły się kilkakrotnie jakieś zdjęcia z konferencji poświęconych walce z COVID-em. Pan profesor wyjaśnił, że kwestie te są rozstrzygane bardziej na poziomie konkretnych stanów niż administracji federalnej. Jak wygląda walka z COVID-em w Stanach Zjednoczonych? Wiemy, że tam niektóre stany podchodzą bardzo liberalnie, nazwijmy to, do restrykcji, do jakichś przepisów, inne w sposób dość rygorystyczny. Czy są widoczne efekty tego różnego podejścia do epidemii?
Tak, na poziomie oceny działalności administracji, kiedy trwały wybory i w momencie, kiedy Joe Biden przejmował władzę, tak posługiwała się jego strona sceny politycznej takim pojęciem, że wskutek działalności Donalda Trumpa zamordowanych zostało 420 tysięcy Amerykanów, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z COVID-em. No, można powiedzieć, że dzisiaj w momencie, w którym podsumowujemy pierwszy rok prezydentury Bidena, no jest, można powiedzieć, tak sarkastycznie remis, bo w tym sensie też Joe Biden zamordował podobną ilość Amerykanów, przy czym o ile Trump, jak rozumiem, ich mordował w okresie, kiedy jednak kraj był w zupełnie innej fazie przygotowania do walki z COVID-em, no to teraz po szczepieniach, po tych wszystkich działaniach, które były podejmowane jednak dosyć intensywnie też w ciągu ostatniego roku, no to ten wymiar tych liczb jest oczywiście bardzo porażający z punktu widzenia oceny Joe Bidena. Natomiast jak to rzeczywiście wygląda? No Stany Zjednoczone są krajem federalnym. Zdecydowana większość decyzji, które są podejmowane w tym zakresie, są podejmowane na szczeblu stanów. Administracja federalna usiłowała podejmować różnego rodzaju działania, które ostatecznie w znacznej swojej części przy pomocy, to trzeba też mieć świadomość, nie, działań legislacyjnych, mimo tego, że Biden i demokraci mają wystarczającą przewagę, aby przeforsowywać różne tego typu działania, no to były podejmowane te akcje Bidena przy pomocy rozporządzeń wykonawczych i one teraz po kolei są uchylane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako te, które naruszają po prostu podstawowe prawa określone w Bill of Rights. Z drugiej strony, no też w różnych stanach jest różnie. Było przez długi czas ostatnio tak, że te stany, które miały stosunkowo liberalną politykę, które nie wprowadzały tych restrykcji maskowych czy jakichś bardzo daleko idących ograniczeń, jak chodzi o właśnie imprezy masowe, funkcjonowanie restauracji, funkcjonowanie szkół, no to przede wszystkim Floryda, w mniejszym stopniu Teksas, bo on jest strasznie zainfekowany olbrzymią masą nielegalnych migrantów, którzy wnoszą tam oczywiście tego COVID-a w sposób zupełnie niekontrolowany, ale Floryda i kilka stanów południowych, które taką politykę stosowały, no miały bardzo dobre parametry i zdecydowanie niższe problemy zarówno z ilością zachorowań, jak i ze śmiertelnością. Dla odmiany, no te stany, które szczyciły się bardzo dużym poziomem wyszczepienia i bardzo daleko idącymi sankcjami, tu na czele jest znowu też Nowy Jork i Kalifornia, no w tych statystykach wyglądają słabo, więc no, trudno określić. Tutaj oczywiście nie można powiedzieć, że Joe Biden miał pełną gamę instrumentów w swojej dyspozycji, bo takich po prostu prezydent federalny nie ma, więc też te oceny no, po prostu muszą brać pod uwagę złożoność tą ustrojową Stanów Zjednoczonych. No i też różnorodność, która powoduje, że nie ma jednolitego stosunku do tego, jak z COVID-em sobie radzić, jak temu przeciwdziałać. To są różne ścieżki. A no zobaczymy, no to chyba jeszcze nie jest w tym momencie ta sytuacja, w której można spokojnie powiedzieć, że któraś z tych ścieżek okazała się najlepsza. A te wizje przyszłości roztaczane w wypowiedzi pana prezydenta, super szybki internet za niewygórowane opłaty, woda w każdym kranie smaczna i dobra i wiele, wiele innych wymienionych przez prezydenta pomysłów. Na ile to jest realne, na ile to jest potrzebne Amerykanom, na ile Amerykanie potrafią zrozumieć wagę tych zapowiedzi i czy to się przełoży na spadające poparcie dla demokratów? No jeszcze zabrakło tylko, żeby codziennie każdy Amerykanin dostał hot doga z ketchupem, więc no rzeczywiście, no powiem tak, no poziom tych obietnic no jest taki, jaki poziom reprezentuje Joe Biden. No jeżeli no gość, przepraszam, że tak mówię, no ale mówi dzisiaj o wodzie z kranu w każdym domu, no to też to jest poziom tego, co on dzisiaj sobą reprezentuje. No przegrywa z Kretesem już nawet na poziomie własnego zaplecza politycznego kolejne batalie w kongresie. Nie udało mu się przeforsować tego trzeciego wielkiego pakietu, bardzo kontrowersyjnego, zawierającego wiele elementów, które miały całkowicie zmienić oblicze społeczne Stanów Zjednoczonych, bo tutaj wyłamali się jego właśnie ludzie w Senacie.
No, wczoraj poniósł spektakularną klęskę, dlatego że ta próba zniszczenia tego, no, można powiedzieć, uświęconego obyczaju demokracji amerykańskiej, czyli zasady filibustera w Senacie, no, padła wskutek tego, że dwoje senatorów demokratycznych po prostu się na to nie zgodziło. No, człowiek do molka, po prostu czego się nie dotknie, no, pada to pod ciosami jego ignorancji, no, czy tak wręcz głupich no, stwierdzeń, tak jak to dzisiaj w odniesieniu do Ukrainy miało miejsce. A no właśnie, panie profesorze, skoro mówimy o problemach, do tej pory mówiliśmy o problemach amerykańskich, tak jak sobie amerykańska administracja ułoży życie, no tak będą to Amerykanie odczuwać. Natomiast Stany Zjednoczone wciąż są graczem wielkim, światowym. I decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nawet słowa, mają natychmiastowe przełożenie na to, co się dzieje w polityce międzynarodowej. Ja przytoczyłbym te słowa, które wypowiedział pan prezydent, oczywiście w tłumaczeniu. Cóż, ponieważ nigdy nie widział, tu chodzi o Putina, sankcji takich jak te, które obiecałem, że zostaną nałożone, Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona inwazji na Ukrainę. W zależności od tego, co zrobi, jak duża będzie ta inwazja, tak poważne będą konsekwencje. No i na Ukrainie odebrano to wprost, że jest to danie zielonego światła tak naprawdę Rosji do działań. No bo jak będą małe działania, to i małe sankcje. No, ja zwracam uwagę, że właściwie wszystko, co trzeba było w tym zakresie, no to Blinken powiedział już po tym nieszczęsnym mitingu przy pomocy łączy internetowych. Przecież on tam wyraźnie powiedział, że sankcje nastąpią tylko w momencie, kiedy Rosja zbrojnie wejdzie na teren Ukrainy, więc każda inna forma wejścia Rosji na teren Ukrainy nie spotka się z sankcjami amerykańskimi. To było tylokrotnie powtarzane w ostatnim czasie, że naprawdę, jeżeli ktoś ma złudzenia co do tego, co Amerykanie rzeczywiście powiedzieli Putinowi, no to radzę się poważnie wsłuchać w to, co było przekazem, niezależnie od tych głupot, które opowiadał dzisiaj Joe Biden, bo no to już bym powiedział tak, no trudno to skomentować, dlatego że no wielkiego rozumu w tej wypowiedzi to już w ogóle nie ma. To jest trochę tak, jakby no opowiadać, że nie wiem, no jak wjadą tylko 3 czołgi i 4 transportery opancerzone, no to będzie mała inwazja, no ale jak już 30 czołgów, no to będzie duża inwazja. Problem polega na czymś innym, no i tu jest, trzeba też brać pod uwagę no te lawirowanie strony amerykańskiej. Ona cały czas mówi o tych strasznych sankcjach, o jakichś strasznych konsekwencjach. No ale jest wiele opracowań w tej chwili amerykańskich, które same mówią o tym, że skala zaangażowania finansowego rosyjskich firm i rosyjskich pieniędzy w różne przedsięwzięcia na terenie Stanów Zjednoczonych, w amerykańskie firmy, w amerykańskie papiery wartościowe, to nie obejmuje już nawet chińskiego zaangażowania, które jest no znacznie większe niż rosyjskie. Jest tego rodzaju, że jakakolwiek radykalna akcja amerykańska w stosunku do Rosjan w tym zakresie, no musi automatycznie spowodować jako reakcję także uderzenie w amerykańskie rynki finansowe. No, chciałbym widzieć tych zadowolonych inwestorów amerykańskich, którzy nagle obudzą się z informacją, że Dow Jones spadł na przykład o połowę, bo wskutek niezrozumiałych działań jakiejś grupy dużych inwestorów mamy do czynienia z olbrzymimi i daleko idącymi konsekwencjami właśnie na rynkach finansowych, na rynkach bankowych itd., itd. To nie jest broń, którą Amerykanie mogą dzisiaj tak naprawdę użyć skutecznie. Oni o niej mówią, ale gdyby mieli świadomość tego, że ona jest w stanie coś istotnie zmienić, to rzeczywiście by tego użyli. Dzisiaj w moim przekonaniu no to jest taka próba grania po to, żeby odciągnąć w czasie. Im się naprawdę wydaje, że Putin chce zbrojnie wejść na teren Ukrainy. Ja cały czas jestem przekonany co do tego, że to jest gra na wyniszczenie sił Ukrainy właśnie poprzez konieczność utrzymywania przez Ukrainę ciężarów mobilizacji, której ona nie jest w stanie unieść dłużej niż pół roku. No i to musi doprowadzić do bardzo dużych wydarzeń. Ale wejdę w słowo, panie profesorze, bo czy nie działa to jak miecz obosieczny? Rzeczywiście Ukraina jest w stanie takiej półmobilizacji, półgotowości bojowej, co pociąga za sobą koszty różnorakie, ale w takiej samej gotowości, może nie takiej samej, ale podobnej, znajduje się również Rosja. To też są koszty. To też są koszty, tylko różnica jest taka, że dzisiaj cena baryłki ropy wynosi, zdaje się, 85
dolarów średnio. Cena gazu troszkę spadła, ale i tak jest na poziomie, który jest całkowicie satysfakcjonujący. Kolejki stoją po rosyjski węgiel, który też tam urósł, nie wiem, 4 czy 5 razy. No po prostu Rosja ma jeszcze możliwość pozyskiwania środków na to, żeby sfinansować nawet tego typu rzeczywiście bardzo kosztowna, tu pan ma w pełni racji, to jest z punktu widzenia Rosji gigantyczny koszt utrzymywania już właściwie ponad rok tak olbrzymiej masy wojska w stanie no, takiej teoretycznie pełnej gotowości bojowej do działania. To są gigantyczne koszty, no ale ten obrót sytuacji na rynkach energetycznych sprawił, że Rosja dzisiaj ma tam już się oblicza w granicach 800-900 miliardów dolarów no, takich zaskórniaków, którymi może gdzieś tam sobie podregulowywać swoją sytuację finansową, więc no ich stać na to, żeby jeszcze to przez kilka miesięcy dobrze pociągnąć. Natomiast no Ukrainy na to nie stać, ponieważ Ukraina nie jest w stanie nawet elementarnego wsparcia finansowego, takiego, które by pozwoliło stabilizować ten kraj, zmienić go od strony wewnętrznej, uzyskać. A nawet jeśli coś dostaje, no to niestety nie potrafi tego dobrze wykorzystać, no bo skutki tego, jak funkcjonuje państwo ukraińskie, to mniej więcej każdy, kto się z tym zetknął, bardziej bezpośrednio wie, więc no, tu jest niestety to bardzo problem złożony, ale w tej konfrontacji Ukraina w dłuższej perspektywie no, nie ma po prostu szans wytrzymania takiego siłowania się ze stroną rosyjską i nie trzeba tutaj inwazji zbrojnej, żeby doprowadzić, jak mówię, do gwałtownych przesileń wewnętrznych na Ukrainie. Będziemy się przyglądać, uważnie obserwować temu, co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada. Popatrzmy jeszcze na relacje dyplomatyczne. Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, bo tak już jego zapis, jego nazwiska prawidłowo wygląda. Co można o nim powiedzieć? Jakie wiązać nadzieje? No mamy jeszcze chyba wszyscy w pamięci panią Mosbacher i to chyba nie jest najlepsze wspomnienie. Jak pan sądzi, panie profesorze? Ja mam niestety wrażenie, że będziemy jeszcze z rozrzewnieniem wspominać panią Mosbacher. Niestety nie jestem tutaj optymistą. Jestem przekonany na podstawie tego, co Mark Brzeziński mówił podczas przesłuchań w Senacie przed rozpoczęciem swojej misji, że nie przyjeżdża tutaj jako człowiek, który chce być reprezentantem Stanów Zjednoczonych i prowadzić politykę, no, nazwijmy to, w interesie pogłębiania relacji obu krajów, ale widzi siebie raczej w roli takiego komisarza, który ma tutaj bardziej nadzorować pewien wyobrażany przez siebie i grupę jego popleczników porządek taki jak... A no właśnie, kim są ci jego poplecznicy? Co to jest za grupa, która za nim stoi? No Mark Brzeziński jest niewątpliwie przedstawicielem takiego bardzo konkretnego skrzydła w Partii Demokratycznej, ludzi, którzy może nie są jakimiś skrajnymi progresywistami, ale jednak patrzenie na Polskę ma ukształtowane z perspektywy, tak najogólniej rzecz biorąc, New York Timesa. No, każdy, kto poczyta New York Timesa i to, co tam się wypisuje na temat Polski, no, będzie mniej więcej wiedział, czym się będzie zajmował Mark Brzeziński. Każdy, kto posłucha tego, co wygaduje jego siostra w programach CNBC czy MSNBC, na temat Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, tego jak widzi misję cywilizacyjną Stanów Zjednoczonych w szerszym też wymiarze, że to się sprowadza, no tak już najogólniej mówiąc, do promowania aborcji, rozdawania prezerwatyw, praw gejów i lesbijek i jeszcze tam innych literek, więc no, to jest mniej więcej ten poziom, który oni reprezentują i uważają, że to są rzeczy najważniejsze na świecie, a jak ktoś nie przystaje do tego ich schematu myślenia i widzenia, no jest po prostu kimś, kto zasługuje na, że tak powiem, strofowanie, porządkowanie i ustawianie do pionu. Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że pan Mark Brzeziński będzie przynajmniej w sposób taki widoczny starał się zadowolić przede wszystkim oczekiwania właśnie tych swoich mocodawców. Tak też będą układały się jego relacje w wymiarze wewnętrznym i sympatie, które będzie pewno okazywał w sposób bardziej
bym powiedział, takie ewidentne niż to czynił do niedawna pan Aliu, który kierował tą placówką w minionym okresie. Więc trzeba się po prostu nastawić na to, że będziemy pouczani już teraz bardzo regularnie i bez żadnych ogródek, bo Blix Aliu wiedział, że jest niskiej rangi przedstawicielem, więc jeszcze trochę się tam hamował. Natomiast no, tutaj pan Brzeziński już będzie korzystał z pełnego parasola, więc należy się spodziewać tego, że będzie tutaj, że tak powiem, z pełną pompą wykonywał pewne funkcje, które no, generalnie mamy złe wspomnienia na temat różnych historycznie funkcjonujących w Polsce ambasadorów. Chciałbym się mylić, chciałbym mieć nadzieję, że nie będzie się wpisywał w tę ponurą historię. Ale jak wynika ze słów pana profesora, swojsko brzmiące nazwisko nie powinno uśpić naszej czujności. Bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Profesor Grzegorz Górski był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się. A kolejnym gościem w naszej stacji już za chwilę będzie pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie.